Witam Was kochani bardzo serdecznie z tej strony NeoPro. Witam Was w odcinku już drugim z sezonu pierwszego. Wracająca Natalia z Krakowa, znaczy z Elbląga do Krakowa. Rodziska taką, muszę sobie poprawić czapaję. O, dobra, teraz będę nagrywać. Co by tu powiedzieć szczerze, jesteśmy na Starym Mieście akurat. Co właśnie wylazłem na Stare Miasto, się nagrywam se. I co myślę, kurwa mać. Przekopaliśmy cały śmieszny ten podwórko tamto. Także myślę, fajnie tak oświetlony jestem akurat. Jest zajebiście, poezja. Takie światełka to ja rozumiem. W każdym razie musimy szybko nagrać tego vloga, bo z racji tego, że jakby wam to powiedzieć, 5 minut jest tylko na nagrywania. A musimy iść aż do końca tutaj w tą prostą, tam gdzie ten cały śmieszny katedra ta jest. Musimy do katedry dojść. Myślę, że zaraz dojdziemy. Myślę, że długi ten odcinek chyba będzie. Z 5 minut będzie miał, ale należy przy katedrze będziemy gadać. Ludziska, co ty by powiedzieć jeszcze? No dzięki za te 30 subów w sumie. Dobra, i 30, 31 w sumie dokładnie, już teraz. Także drugi odcinek już mamy. Muszę się tak starać, żeby właśnie nie przeklinać sobie filmy wcale. No ja będzie wtedy dobry materiał na YouTube. Tutaj mamy słynny pak PKOA OSA. Tutaj kiedyś, czy nie, tutaj właśnie kupowałem właśnie. Tutaj właśnie filmy dostałem. I tutaj kupowałem właśnie Natalii ten prezent na urodziny jej. Wiecie, to trochę się wyszalałem tutaj. Wiecie, taki łańcuszek, potem do tego pierścionek taki i później jeszcze takie kolczyki chciała. No sama, znaczy sami jej to wybrałem. Była bardzo zadowolona, szczęśliwa, płakała nawet ze szczęścia, że ktoś się do niej taki odezwał. Właśnie w sumie idę właśnie do tego na prosto idę, bo muszę wam opowiedzieć o jednym dniu tutaj. Tutaj było dosyć ciekawie. Dosyć ciekawie było z racji tego, że no wiecie, do tej katedry trzeba by dojść. Prawie już jestem u celu. Jeszcze trochę brakuje. Będę tak raz kurwa z 2-3 minuty. Ale no nic, muszę. A, czekam na tą paczuchę jeszcze ciągle. Dlatego Q502. Na razie nic nie wiadomo, stary na razie nie kupuję nawet. Dzisiaj o tyle ważność mam, że pokażę wam 5 słówek. Ale nie moich oczywiście. Widzicie? 5 słówek kurwa. No. Trochę odliczone. Zaraz po 20, jedna dycha. Wiecie, z racji tego, że dzisiaj zajebisty film dzisiaj leci. Dzisiaj polecam w ogóle Polsata włączyć. Dzisiaj leci Terminator, kurwa, mać szóstka, jakieś chyba przetrwanie, czy tam odrodzenie chyba. Coś takiego. Powiem wam, no zajebisty film. Oglądałem już go w Dyni. Poezja normalnie. Normalnie miodzio ten film. Normalnie. Jodzie jak skurwysyn. Dobra, tutaj jeszcze. O, może tutaj sobie pójdziemy koło piekarczyka. Piekarczyk patrz. Słynna legenda. O, kiedyś pierdolno ten chłopak. Tak wygląda jako pomał song. Tutaj jest jego jeszcze herb jakiś. I tyle w sumie. Dzięki niemu właśnie Krzyżaków zatrzymał tą swoją łopatą pierdolną i się brama zamknęła i nie mogli wejść. Że bardzo mądry piekarczyk był to. Bardzo szlachetny nawet, można by to powiedzieć. No, walnął tym i przy okazji brama się zamknęła i Krzyżacy nie mogli wejść do Elbląga. Nie da rady. A jak już bramę zamknąłeś, no to już
No to już wiadomo, było wiadomo, że jesteś w domu. No, dobra. No, no dobra, zaraz kończymy ludziska. Właśnie jestem na tej słynnej, właśnie, bo tutaj nie pokazałem. Tu jest ta słynna ławka, na której siedziałem z Natalią. Tutaj na chwilę siedziała i poczekała. Zresztą to można by nagrać na jutro, na jutrzejszy odcinek. Jutro raczej na to nagramy dalej. Także co, no tutaj czekała, no Wojtek się pokłócił do tego. Szmera, bajera. No w razie nie będę tego się rozgadywał. Najwyżej następny odcinek tutaj walnę od tego miejsca. W razie dzisiaj idę. Też w cholerę idę dzisiaj. Na zakupy sobie. Dobra, na razie, cześć.